które chciałbym dzisiaj zwiastować, oparte będzie na pierwszym liście apostoła Piotra, pierwszym i drugim rozdziale. Fragment z pierwszego rozdziału, wiersz pierwszy i drugi, a z rozdziału drugiego wiersz, początek wiersza czwartego. Wiersz czwarty przeczytamy dla związłości cały. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji, Bityni, wybranych. Według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa, łaska i pokój niech się wam rozmnożą. I wiersz czwarty z drugiego rozdziału. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. Główny nacisk w moim zwiastowaniu chciałbym położyć na ten zwrot skierowany przez apostoła Piotra: przystąpcie do Niego. I należałoby się najpierw zastanowić, do kogo apostoł Piotr kieruje to wezwanie, ten nakaz: przystąpcie do Niego. Kogo wzywa w ten oto sposób: przystąpcie do Niego? Drogie siostry i drodzy bracia, wzywa szczególnych ludzi. Pierwszy i drugi wiersz o tym nam mówią, że wzywa do przystąpienia do Jezusa tych, którzy z różnych powodów, właściwie z przyczyny prześladowania, zostali rozproszeni. Rozproszeni po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji, Bityni i tak dalej. Stało się to po ukamionowaniu Szczepana. Ósmy rozdział powiada, że zbór w Jerozolimie, liczący, no różne są statystyki, różne są informacje, jedne mówią, że 10 tysięcy to było, jeszcze inni mówią, że więcej. Zbór w Jerozolimie wszakże, z wyjątkiem apostołów, rozproszył się po okolicznych miejscowościach w obawie przed prześladowaniem, rozproszył się po okolicznych państwach, krajach w obawie przed prześladowaniem. I oto do tych ludzi rozproszonych, wypędzonych, bo kochani, spodziewam się, że tam się działy rzeczy dramatyczne, że rodziny się wzajemnie pogubiły, bo w takim pośpiesznym uciekaniu mogły się pogubić rodziny, dzieci się mogły odłączyć od rodzin, rodzice mogli się odłączyć od dzieci i w związku z tym myślę, że wiele było bólu, wiele było cierpienia, tym bardziej, że w popłochu musieli, jak to często mówimy, pozostawić cały dorobek swojego życia. Czasem rozmawiam ze starszymi ludźmi. Młodzi tego nie wiedzą, może jedynie z książek, z historii. Ale czasem rozmawiam z tymi, którzy na przykład musieli opuszczać tereny tak zwane poniemieckie i uciekać do Niemiec po wojnie. I mówią mi, że słuchaj, dostaliśmy 2 godziny na to, żeby się spakować, opuścić nasze domostwa, dorobek całego naszego życia. Nie wiedzieliśmy nawet, co z sobą brać. Wtedy traci wartość wszystko. Łapaliśmy więc to, co było pod ręką. I w popłochu, i w lęku, i w bólu, i w strachu opuszczaliśmy nasze rodzinne domy. Opuszczaliśmy nasze korzenie. Rozmawiam także z tymi, którzy ze wschodnich rubieży, południowo-wschodnich rubieży naszego kraju podczas tak zwanej akcji Wisła dostali godziny, a nawet nie czasem mniej, by zostawić wszystko, ładować do bydlęcych wagonów to, co mogą wziąć i wyjeżdżać do tak zwanych odzyskanych ziem. Wyobrażam sobie, ile to powodowało bólu. I czasem się zdarzało, że gdzieś zagubiło się dziecko, że gdzieś zagubiła się żona, matka, ojciec, no bo w tym rozgardiaszu, w tym pędzie
nie wszyscy mogli być razem, a nawet niekiedy z premedytacją rozdzielano rodziny. Oddzielnie kobiety, oddzielnie mężczyzn, oddzielano dzieci od rodziców. Ile było bólu, tak czasem myślę, ile w tę naszą polską ziemię wsiąknąć musiało łez, krzywd, ile ona znosiła. Jeszcze raz wspomnę brata Jurka, bo jak jechaliśmy do Herrenhut, tam przez te tereny poniemieckie, to słyszałem chyba dwukrotnie z jego ust. Tu się działy po wojnie sceny dantejskie, kiedy wkraczali Rosjanie. I tak myślałem, ile w tę ziemię wsiąknęło łez i bólu. A skoro tak się działo teraz, to czyż tak się nie mogło dziać wtedy? Mogło się tak dziać wtedy, kiedy może nawet 2 godzin nie dano ludziom, by uciekli z Jerozolimy. Ale kiedy w popłochu oknami i drzwiami musieli uciekać przed prześladowaniem, by zachować swoje życie. I oto, drogie siostry i drodzy bracia, do tych ludzi rozproszonych po Poncie i Galacji. Dzisiaj nie będę mówił, jaki duch w nich był, kiedy zostali rozproszeni. Bo kiedy czytamy, załóżmy, 9 rozdział Dziejów Apostolskich, 8 rozdział także Dziejów Apostolskich, to tam nie spotykamy rozpaczy. To tam nie spotykamy tego przeszywającego bólu. Tam nie spotykamy postawy, która nakazuje rwać włosy z głowy, lamentować. Ale czytamy tam o czymś zupełnie innym. Czytamy tam, że ci, którzy się rozproszyli, jak pamiętacie, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Uważali, że to jest najważniejsze. Cóż tam, strata środków materialnych, choć oczywiście była to szkoda. Cóż tam, że trzeba było upuścić domy rodzinne, skoro mamy cel nadrzędny, a tym celem nadrzędnym jest głoszenie radosnej nowiny o Jezusie Chrystusie. I modlę się, Panie, daj mi taką postawę, aby nie to, co świeckie, nie to, co materialne dominowało w moim życiu, aby nie to było celem mojego życia, ale celem mojego życia, aby było przekazanie świadectwa o Jezusie. Przekazanie tego, kim byłem i jak On zmienił moje życie. Czego dokonał w moim życiu. Tak było z nimi. I oto właśnie do nich apostoł Piotr, który pozostał w Jerozolimie, pisze: przystąpcie do Niego, przystąpcie do Niego. Stosunkowo niedawno ktoś mi opowiadał, ktoś mi mówił, gdy rozmawialiśmy: wiesz, bracie, to się tak dobrze mówi, jak nie ma żadnego problemu, jak wszystko jest dobrze, jak jest spokój, jak się jest zdrowym, jak nie ma żadnego problemu w domu, w rodzinie, to się tak dobrze mówi. Ale ja doświadczyłem, mówi ten ktoś, czegoś takiego, że nie mogłem się ani modlić, ani czytać Pisma Świętego. Nie mogłem się skupić, a co się chciałem skupić, to natychmiast to mi się przypominało. To jakby się działo we mnie, ten problem jakby zdominował moje życie. Oczywiście nie przez cały czas, ale przez jakąś chwilę, przez jakiś krótszy okres. Nie mogłem się od tego uwolnić. I oto pewnie trudno było być może tamtym ludziom zrozumieć także i apostoła Piotra, który pisze do nich, gdy byli w tej trudnej sytuacji, przystąpcie do Niego. Niektórzy z nich pewnie myśleli o pozostawionym domu w Jerozolimie, o może zagubionych dzieciach, może jeszcze o czymś tragiczniejszym, a Ty tutaj nam mówisz, żebyśmy przystąpili do Niego. Zupełnie nie na temat nam, Piotrze, mówisz. Ale Piotr wiedział, co robi, bo nie mówił tego od siebie samego, ale przez Ducha Świętego kierowany, inspirowany, zachęcał ich do tego, u którego jest rozwiązanie każdego problemu. Piotr wiedział, jaki jest ich problem. Piotr wiedział, jaki jest ból ich serca. Piotr wiedział, widział ich zranienia. I cóż im mógł polecić? Czy mógł im polecić, pójdźcie do takiej a takiej synagogi? Czy mógł im polecić, idźcie do takiego i takiego kapłana? Nie. Piotr wiedział, do kogo ich kieruje. Przystąpcie do Niego. I mój dzisiaj apel do tego samego się sprowadza.
Bez względu na to, co przeżywasz, droga siostro, droga matko, drogi ojcze, drogi bracie, bez względu na to, jak wielkie jest Twoje cierpienie, jak wielki jest Twój ból i jak ogromne jest Twoje zmaganie, to samo dzisiaj proponuję, przystąp do Niego, ponieważ On ma odpowiedź na Twój problem. On ma uciszenie serca, jak słyszeliśmy. On jest odpowiedzią na Twój żal i Twoją zgryzotę. Ale Piotr to mówił nie tylko kierując się teorią. Tak, Piotr nie był naukowcem, on nie skończył żadnego uniwersytetu, więc trudno byłoby go posądzić o to, że naczytał się książek. Że naczytał się książek i z książek to jakiś wyczytał. Ja myślę, że Piotr głównie bazował na tym, co sam przeżył z nim i co widział, będąc z nim. I niech mi dzisiaj będzie wolno powtórzyć przede wszystkim to, co sam Piotr przeżył, będąc z nim. I niech mi wolno będzie przypomnieć, czego był świadkiem Piotr, gdy chodził za nim. A może w tych sytuacjach, o których będę mówił, znajdziesz swoją sytuację. A znajdziesz ją nie po to, żeby tylko się dowiedzieć, ale żeby postąpić tak, jak postąpili tamci ludzie, o których za chwilę będę mówił. I pierwszą osobą oczywiście będzie Piotr. Od niego zaczniemy. Od niego zaczniemy, by zobaczyć, co w jego życiu spowodowało, że przystąpił do niego. W jakich okolicznościach Piotr przystąpił do niego. I jeśli to słowo dzisiaj spotyka ciebie w takiej sytuacji, to odłóż wszystko inne, a przystąp do niego. W jakich okolicznościach spotykamy Piotra? Musielibyśmy otworzyć Ewangelię Łukasza, rozdział 5, by zobaczyć Piotra w jego trudnej, krytycznej, dramatycznej sytuacji. No, trudno by mi było czytać ten cały rozdział, choć warto by było, ale tu w tym rozdziale spotykamy pewne wydarzenie, wielce mówiące wydarzenie. Z niego się dowiadujemy, że Piotr miał niewielki biznes, tak to nazwijmy współczesnym językiem. Miał niewielkie przedsiębiorstwo. Zatrudniał Jana i Jakuba, synów Zebedeusza. I wspólnie razem zajmowali się połowem ryb, łowieniem ryb. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Może tak jak i teraz w naszym kraju nastąpił kryzys. Ryby nie chciały się dać złowić. I w 5 rozdziale czytamy, że całą noc Piotr, Jan i Jakub łowili, trudzili się, wkładali w to całą swoją umiejętność. Wkładali w to całe swoje doświadczenie. Całe doświadczenie, całą umiejętność. I czy wiecie, jakie było podsumowanie tego ich wysiłku, tej ich logiki? Całą noc łowiliśmy, a nic nie złowiliśmy. Jednym słowem, zbankrutowali. Zbankrutowali. A efektem tego bankructwa, ich przedsiębiorstwa, było to, że nie widzieli świata dookoła siebie. Tak, bo właśnie to odcisnęło na nich takie piętno, że nie widzieli nawet tego tłumu ludzi stojącego na brzegu. Przypłynęli nocą z jeziora, a tłum ludzi tłoczył się tam nad jeziorem, ale oni tego nie widzieli, bo byli tak zdesperowani, bo byli tak zestresowani, bo byli tak przygnębieni. Nic nie złowiliśmy, nic nie udało się, bankructwo, rozczarowanie, a więc totalne rozczarowanie. Może dzisiaj Ty jesteś w tym samym miejscu. Miałeś nadzieję, wkładałeś wysiłek, próbowałeś, robiłeś, starałeś się i zdawało się, że wszystko pójdzie dobrze, gdy wieczorem wypływałeś, aby łowić. Ale oto nastał ranek i co możesz powiedzieć? Rozłożyć ręce i powiedzieć, nie udało się, bankructwo. Zawiodłem się, firma upada, nie ma zleceń. Albo jeszcze coś, ja przyznam się, nie znam się na tym. No i rozpacz. I myśli natychmiast się kłębią i strach natychmiast człowieka ogarnia, czym wyżywię rodzinę. Zwłaszcza dotyczy to mężczyzn, bo mężczyźni mają w sobie zakodowane
zakodowaną odpowiedzialność za materialne utrzymanie rodziny. I w związku z tym, jeśli ich to dotyka, to oni są gotowi popełnić nawet jakiś desperacki krok. I Piotr coś z tego przeżywał. Z tego coś przeżywał Jan i Jakub. Byli zrezygnowani, załamani, przygnębieni. I co byśmy jeszcze nie powiedzieli? Do tego stopnia, że ich oczy zasnute były zmartwieniem, troską, rozpaczą. Nie widzieli nawet tego dużego tłumu ludzi, który stał tam obok nich. Wieczorem go nie było, a rano go zastali, ale go nie widzieli. Ale ciągle podkreślam, Bogu jestem wdzięczny, że choć oni nie widzieli tego tłumu ludzi, ten, który nauczał ten tłum ludzi, widział, co oni przeżywają, wiedział, co oni przeżywają. Widział ich serce, widział pękające, zrozpaczone serce Piotra. Nam się tak czasem wydaje, że kiedy przeżywamy trudny czas, nikt nas nie rozumie, nikt nas nie widzi. Jeśli nawet dotyczy to ludzi, to nie dotyczy to tego, który widzi, a on wszystko widzi. I on widział, co się dzieje w sercu Piotra. To nie Piotr podszedł do niego, to on podszedł do Piotra. To on podszedł do Piotra i poprosił: Piotrze, pozwól mi wejść do łodzi, do twojej łodzi. A kiedy Piotr się na to zgodził, pierwsze oczekiwanie było: wypłyńmy na głębie. Dość stania na mieliźnie. Dość stania przy brzegu. Dość stania na mieliźnie, dość stania na brzegu, przy brzegu. Wypłyń na głębie. Więcej modlitwy, więcej czytania Bożego Słowa, więcej otwarcia się na Boga. A kiedy to Piotr zrobił, wiecie już, co się wydarzyło. Złapali, nałowili tyle ryb, że ich łódź się nie mogła pomieścić. Musieli w związku z tym poszerzyć swój biznes. Zaprosić musieli także następne łodzie i także ich obdarować tym, co sami złowili. I tutaj jest powiedziane coś, na co chcę zwrócić uwagę. Przystąpił Piotr i przypadł do kolan Jezusa. Przystąpił i przypadł do kolan Pana Jezusa. Cóż więc mógłbym powiedzieć? Jeśli dotyczy ciebie ta sytuacja, zrób to samo. Przystąp do Niego. Padnij na kolana przed Nim i powiedz, co porusza serce Twoje. Jaki ból miota Twoim sercem. Ale na przykładzie tego przeżycia chciałbym też jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć. Podkreślamy, że Bóg jest Bogiem, który wysłuchuje modlitwy. Dzisiaj to było także akcentowane, ale muszę powiedzieć tak. Dziękuję Bogu, że Bóg nie wysłuchuje wszystkie modlitwy. Nie wszystkie modlitwy Bóg wysłuchuje. I dziękuję Bogu za to, że nie wszystkie wysłuchuje. Zauważcie, Piotr w tej swojej prawdopodobnie nie do końca zrozumiałej sytuacji mówi: Panie, odejdź ode mnie. Co by było, gdyby Pan wtedy od niego odszedł? Gdyby tę modlitwę wysłuchał i odszedł? Skoro tak sobie życzysz, no to żegnaj, Piotrze. Ale Pan nie zareagował na ten głos nierozsądku, jaki wydostał się z serca Piotra. Bo Pan rozumiał, że on to mówi pod wpływem emocji, pod wpływem tego, co się wydarzyło. Pan został z nim i powiedział: nie bój się, Piotrze, od dzisiaj będziesz łowił nie tylko ryby, ale ludzi. I to jest pierwszy powód, dla którego powinniśmy przystąpić do Niego, dla którego Piotr wzywa nas do przystąpienia do Niego. Gdyby mógł stanąć na moim miejscu, to by powiedział: mnie się to opłaciło. Ja przystąpiłem do Niego i odniosłem sukces. Jeśli jesteś na drodze bankructwa, posłuchaj mnie, powiedziałby Piotr. Przystąp do Niego. On ma środek, sposoby, aby rozwiązać swój problem. Ale idźmy dalej, bo to przecież nie jedyny moment, kiedy ludzie przystępowali do Niego. W Ewangelii Marka, w piątym rozdziale w Ewangelii Marka spotykamy od 21 wiersza kolejną osobę, która przystąpiła do Niego. Czytamy tu, bo to możemy już przeczytać, bo jest to krótki fragment. A gdy się Jezus znowu przeprawił w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do Niego, a On był nad morzem.
I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy go, przypadł mu do nóg, przystąpił do niego i błagał go usilnie, mówiąc: córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. Chodzi tu o Jaira, przełożonego synagogi. Jego córeczka zachorowała i była bliska śmierci. I ten człowiek przyszedł do Pana Jezusa z bólem swego serca. Bo chyba, ja nie wiem, no ale chyba tak to jest, że największa bezradność ojca, matkę ogarnia wtedy, kiedy patrzy na umierającą albo na gorączkującą córkę, syna i jest bezradny, nic pomóc nie może. Dzisiaj jeszcze możemy coś tam pomóc, podać tabletkę, zawieźć do szpitala. A cóż mógł zrobić ten biedny Jair, skoro nie było szpitala, skoro nie było lekarstw? Patrzył, jak gaśnie jego córka, jedynaczka i nie mógł pomóc. I ta właśnie przyczyna spowodowała, że pobiegł do Jezusa, przystąpił do Niego, upadł na kolana. I co się stało? Gdybyśmy dalej czytali, Jezus mu powiedział: dobrze, przyjdę. I poszedł. I przywrócił życie, bo ona w międzyczasie umarła, przywrócił jej życie. I znowu tu się zwracam do osób, których taka sytuacja być może do dzisiaj zastaje. Patrzysz może na swoje dziecko, na swoje dzieci i świadoma jesteś swojej bezradności, że nic pomóc nie możesz. A może i lekarze już rozłożyli swoje ręce. Czy rzeczywiście nie ma już żadnej pomocy? Czy rzeczywiście nie ma już odpowiedzi na tę trudną sytuację? Trzeba rwać włosy z głowy, trzeba rwać szaty, jak to niektórzy robią, albo posypywać prochem głowę? Nie. Apostoł Piotr mówi: przystąp do Niego z całą pokorą, a jednocześnie z całą wiarą. Padnij na kolana przed Nim i dziel się z Nim swoim smutkiem i dziel się z Nim stanem swojego serca. Wszystko powiedz. Czy zna ktoś tę pieśń? Wszystko powiedz Jezusowi, co porusza serce Twe. Czy radością napełnione, czy Nim groźna burza rwie. Wszystko powiedz Jezusowi, bo On ludzkie serce zna. A więc przypatrz się temu człowiekowi, Jairowi. On się nie wstydził, choć był przełożonym synagogi. Nie wstydził się przyjść ze swoim problemem do Jezusa, upaść na kolana. I jego problem też został rozwiązany. A przecież mówimy, że Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Skoro był wczoraj takim, dlaczego powątpiewamy, że dzisiaj jest takim? Niech nasze doświadczenia nie odgrywają tu roli. Niech Boże Słowo nas przekonuje. Bo nasze doświadczenia są złudne, omylne. Słowo Boże jest prawdą. Skoro On tak postąpił i Bóg go i Jezus zareagował, dlaczegoż nie miałby zareagować na naszą sytuację? I są jeszcze inne też przykłady. Ja chciałbym trochę przyspieszyć. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 15 spotykamy inne dramatyczne wydarzenie, na które także chciałbym zwrócić uwagę. W rozdziale 15 dowiadujemy się, że Jezus udaje się w okolice Tyru i Sydonu. A gdy tak idzie z uczniami, nagle z odległości jakiejś pewna matka zaczyna wołać: Synu Dawida, moja córka jest opętana, moja córka jest związana, moja córka jest okrutnie przez demona dręczona. A Jezus jakby głuchy będąc, idzie dalej. Nie reaguje na krzyk, na wołanie matki. Nie reaguje, idzie dalej. I ona dalej woła. I ona znowu woła. W końcu już uczniom się to sprzykrzyło i mówią: Panie, no odpraw ją, bo woła za nami. Odpraw ją, bo woła za nami. Znacie ten dialog, jaki się potem nawiązał między Jezusem a uczniami.
I Jezus mówi, nie, ja zostałem posłany. Powiedz zaginionych z domu Izraela. No ale ta kobieta nie ustawała. Wołała i wołała. Wołała i wołała. Aż wreszcie do wołania swojego jeszcze coś dołączyła. Podbiegła bardzo blisko do Pana Jezusa. I czytamy w wierszu 25, 15 rozdziału, że złożyła mu pokłon. A żeby móc złożyć pokłon, musiała przybliżyć się do Niego. Musiała podejść do Niego, przystąpić do Niego. Dopóki była z daleka, nie było reakcji. Ale gdy przystąpiła w pobliże Pana Jezusa, Pan Jezus powiedział jej, idź, uleczona została z tego związania, z tego zniewolenia córka Twoja. Dzisiaj może nie mamy takiego przypadku jak tutaj. Jeśli tak, to chwała Bogu, że nasze dzieci nie muszą być udręczone przez demona, który ich związuje, ubezwłasnowalnia i tak dalej. Ale myślę teraz o innych przypadkach. Czyż nie ma wśród nas ojców, których dzieci są uzależnione, związane? Czyż nie ma wśród nas matek, których synowie są, albo córki są uzależnione, związane? Może to nie jest tego rodzaju związanie, ale to jest związanie. Ale to jest związanie. Ale to jest związanie, powiadam. I byłoby tragedią, gdybyśmy się my z tym związaniem pogodzili. A czasem odnoszę wrażenie, że niektórzy ojcowie się z tą tragedią pogodzili. Albo nie dokładają starań, tak jak ta kobieta, by nastąpiło rozwiązanie. Moi drodzy, do końca życia będę pamiętał pewien przykład, pewną wypowiedź jednego ojca, do którego się zwróciłem. Drogi bracie, wołaj za swoimi dziećmi. Przede wszystkim staraj się o swoje dzieci. Bo kto o dom swój się nie troszczy, jest gorszy od poganina. I mówiłem mu to, a on popatrzył na mnie ze zgorszeniem i mówi, a przecież w piekle też muszą być jacyś ludzie. A skoro to na moich synów padło, to co ja mogę? Wiecie, że byłem wtedy zgorszony do końca. Człowieku, jakżeż nieodpowiedzialny jesteś. Kto ma się podjąć walki o Twoje dzieci? Kto ma toczyć bój o Twoje dzieci, jeśli nie Ty? Kogo Bóg wysłucha, jeśli nie Ciebie, Ojca? I niech ten przykład także dla nas będzie wielce mówiący. Nie rezygnujmy, nie poddawajmy się, nie mówmy, tak już musi być. Piekło też musi być jakimiś ludźmi wypełnione. Nie. Popatrz, co zrobiła ta biedna kobieta, nawet nie Żydówka. Syrofenicjanka, albo jak ewangelista Marek mówi, Greczynka, poganka. Ona na tyle zaufała Jezusowi, że gdy nawet odmawiał jej raz i drugi, bo to nie zawsze tak jest, że kiedy my się pomodlimy, już natychmiast odpowiedź przychodzi. Czasem trzeba toczyć bój, dłuższy lub krótszy. Ona ten bój toczyła, ale nie patrzmy na proces dochodzenia, patrzmy na efekt, na rezultat. A rezultatem tego było to, idź, matko uwolniona, uleczona jest córka Twoja. Złożyła pokłon, podeszła i otrzymała. I drogie siostry i drodzy bracia, jest jeszcze wiele innych przykładów w Biblii zapisanych, z których wynika, że ludzie w różnych sytuacjach swojego życia przystępowali do Niego. Pominąłem choćby ten przykład z Ewangelii Marka, z 5 rozdziału, gdzie jest mowa, że Jezus przyszedł do Kafarnaum, a niesamowity tłum tłoczył się wokół Niego, a gdzieś między tym tłumem przyciskała się osłabiona przez chorobę kobieta od 12 lat cierpiąca krwotok. I cały czas, gdy podążała do Niego, mówiła, wypowiadała, obym się tylko dotknęła szat Jego. Bo gdy się ich dotknę, będę uzdrowiona. To też mnie czegoś uczy. Wiara nie wyznaje negatywów. Nie będę uzdrowiona, nic się nie stanie, nic się nie wydarzy. Ale wiara tutaj w przypadku tej kobiety wyznawała, będę uzdrowiona, obym się tylko mogła go dotknąć.
Jest napisane, że wreszcie przycisnęła się jakoś przez ten tłum ta biedna, schorowana kobieta i dotknęła szat Jego. A w tym momencie Jezus się odwrócił i powiedział, ktoś się dotknął szat moich. Uczniowie zareagowali po ludzku. Ty widzisz przecież, że się ludzie tłoczą zewsząd, z prawa i z lewa, z przodu i z tyłu, a ty się pytasz, kto się dotknął szat moich? Nie, kochani, tu nie o to chodzi, że się ludzie tłoczą. Ktoś się dotknął mnie z wiarą, bo poczułem, że moc ze mnie wyszła. Tak powiedział Jezus. I odwrócił się, żeby zobaczyć tę, która wśród tego tłumu niewierzących, a tylko gapił w ciekawych, która się z wiarą go dotknęła. I nagle ją zobaczył. I ona się zorientowała, że nie ukryje się. Że wyszło na jaw, co zrobiła. I wtedy czytamy, że padła na swoje kolana. Padła na swoje kolana. Przystąpiła do Niego. A Pan Jezus jej powiada, idź i bądź uzdrowiona. Idź i niech będzie zatrzymane źródło Twojej krwi. A więc, moi drodzy, jest tak wiele przykładów, gdy ludzie przystępowali do Pana Jezusa. I ja nie znam ani jednego przypadku, aby ktoś, kto przystąpił do Pana Jezusa, odszedł rozczarowany. Odszedł ze świadectwem na ustach, dotknąłem się Go i nic się nie stało. Nie znam ani jednego przypadku, z którego by wynikało, przystąpiłem do Niego i nic się nie wydarzyło. Nie, nie, zawsze coś się wydarzało. Niezależnie od tego, co przeżywasz dziś, drogi bracie, droga siostro. Wezwanie Piotra, nie moje, Piotra, przystąp do Niego. Przystąp do Niego. I ja myślę, że tym rozproszonym po Poncie Galacji, przeżywającym swój dramat, Piotr także to samo zaleca. Przystąpcie do Niego. On ukoi wasz ból. On uleczy wasze zranienia. On da wam swój pokój. Przystąpcie do Niego. Tak, dalej jest powiedziane, że choć, bo tam jest napisane, jak czytaliśmy, przystąpcie do Niego, do kamienia, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, ale przez Boga wybranego jako kosztowny. Ludzie tego nie rozumieją. Na ogół ludzie wszystkiego, wszędzie indziej u wszystkich innych szukają pomocy, tylko nie u Niego. Tylko nie tam, gdzie szukać powinni. On jest tym kamieniem węgielnym. I dlatego prorok Jeremiasz powiada, chyba w drugim rozdziale, o ile dobrze pamiętam, powiada tak. Mój lud popełnił dwojakie zło. Niech mi wolno będzie ten fragment przeczytać, żebyście mogli sobie go zobaczyć i zapamiętać. Jakżeż ogromna tu jest boleść serca Bożego, bo posłuchajcie, co mówi Bóg. Przerażcie się niebiosa. Nad tym zadrżyjcie i zatrwóżcie się bardzo, mówi Pan. Z jakiego powodu? Dlaczego? Dalej jest wyjaśnienie. Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie, czyli Boga, źródło wód żywych, niech cały zbór powtórzy, opuścili. Tak, opuścili, odepchnęli, odwrócili się od tego kamienia węgielnego prawdziwego. A wykopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Tu jest obraz ludzi, którzy pokładają całą swoją nadzieję w Bogu, w tym kamieniu węgielnym, ale tu jest także obraz ludzi, którzy pokładają nadzieję w cysternach dziurawych, które wody zatrzymać nie mogą. A więc ufają wszystkiemu innemu, a nie kamieniowi węgielnemu, narożnemu, który się nie zachwieje. Kończąc, proszę, abyśmy uwzględnili w naszym życiu, w naszym postępowaniu, w naszych sytuacjach wezwanie apostoła Piotra. Przystąpcie do Niego. Przystąpcie do Niego od zaraz. On sam powiedział, kto do mnie przyjdzie, tego nie odrzucę. On sam zresztą też powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, utrudzeni, zranieni, zbolali, a ja wam dam ukojenie.